Siemanko, siemanko, witam was moi drodzy, z tej strony Kuba, DJ Ethan Live. Witam was moi drodzy, gorąco i serdecznie. Kolejny odcinek z Fishing Planet. Dziś po raz kolejny będziemy łowili potwora basa szlacheckiego, czyli potwora z rzeki San Jacuin. Swoją drogą bardzo fajna miejscówka, bardzo fajna lokalizacja, bardzo mi się podoba, polecam, ale nie dla każdego, nie bynajmniej poniżej levelu 40. Ja wbiłem tu moi drodzy na kozaku na levelu 40 i też ta rzeka, pomoc rzeka, bo mi to bardziej na jakieś fajne jeziorko wygląda, ale to już nie dyskutujmy o tym, co jak wygląda. Nazywa się rzeka, niech będzie rzeka. Więc ta rzeka San Jacuin, bo tak prawdopodobnie się czyta, no szybko mnie zweryfikowała i nauczyła pokory. No, dobre 20 razy prawdopodobnie pourywałem żyłki, pourywałem przypony, no. Bywa. Pierwszy raz taką przygodę mam w historii, więc podchodzę do tej misji z pokorą, moi drodzy, bo nie mam mocnych wędek, a ten potwór ma do 30 kg. Tak jak z innymi potworami nie miałem problemu, tak tu podchodzę mega z pokorą do tego zbiornika, do tej rzeki. Także tobie też radzę podejść do tego z pokorą. Co musisz zrobić? Musisz złowić 5 muszli z dna jeziora. To jest generalnie proste, tu nie ma wielkiej filozofii, żeby ci pokazywał, no bo podobne misje były w poprzednich akwenach, ja też to w odcinkach nagrywałem, więc tu nie muszę ci tego sobie pokazywać, jak było być muszla. Tu cię powiem ci tylko jednym zdaniem, że po prostu rzucasz spinning tuż gdzieś blisko trzciny, blisko krzaków i wyciągasz. Czy to przy pomostach, czy na każdej wysepce, gdzieś gdzie są chaszcze, zawsze się wyciągnie. Kiedy złowisz te 5 muszli, mamy do złowienia, moi drodzy, już potwora. Więc przechodzimy. Ja to mówiłem, że zrobię dosyć, moi drodzy, ostrożnie, więc będzie nam potrzebny kajak i będziemy rzucali na środku jeziora. Tam jest wyspa, na której łowię jedna, tam jest druga, a ja myślę, że możemy sobie rzucać tak albo pomiędzy jednymi wysepkami, albo pomiędzy drugimi. Zaraz zresztą zobaczymy. Także płyniemy, moi drodzy, płyniemy. Pozdrawiam kolegów z łowiska, pozdrawiam was moi drodzy serdecznie, dzięki za też czasami podsunięcie pomysłów, za wymianę jakichś doświadczeń. Zawsze myślę, że warto się właśnie moi drodzy z ludźmi wymieniać, ale też próbujcie sami jakieś rzeczy. No nie wiem, tutaj się gdzieś zatrzymamy, oczywiście hamulca, kotwicy nie zakładamy moi drodzy, absolutnie nie, bo chcemy się tą łódeczką przejechać i jest też moi drodzy jedna z takich misji, ja staram się generalnie te misje wszystkie wykonywać, nie wiem, na misji, żeby nas ryba pociągnęła na tam 100 metrów, więc chciałbym spróbować. Rzućmy sobie, nie wiem, basy generalnie biorą tam gdzie też dużo tych jesiotrów bierze, tutaj akurat jesiotrów za bardzo nie ma, ale oj, uważaj kolego na głowę, ale miał pulsa. Pozdrawiam, Wojtas, pozdrawiam. Dobrze, że nie dostałeś w głowę. Okej, moi drodzy. Żarty żartami, ale oj, tu trzeba się jeszcze przyzwyczaić do tej nowej blachy, bo ona troszkę inaczej działa. I zaraz zobaczymy, czy nam jakiś bas podchód się tu trafi. Mam dwójkę prędkość zbijania, myślę, że ona będzie okej. Ale bardzo, bardzo hamulec mam słaby, moi drodzy. Mam bardzo słaby hamulec, bo nie chcę niczego zerwać, naderwać, więc hamulec mamy. O, coś mamy, ale to nie może być on. Raczej to nie będzie, moi drodzy. On to by było zbyt piękne, żeby nam się. No niemożliwe, moi drodzy. Już? Tak szybko? Aha. Tak szybko? Serio, kochani, tak szybko. Dobra, co sobie zrobimy screena z tego? Tę stronę. Nie no, moi drodzy, tak szybko. Myślałem, że trochę dłużej to zajmie, nie? Bas szlachecki, 3,5 kg. No, niesamowite. Napiszę kolegom, że już go mam. Bojkę. Bojka jak najbardziej, moi drodzy, do odbioru. Bułka z masłem, moi drodzy. Spodziewałem się czegoś naprawdę trudnego. O, już jest. Szybko poszło. Marker dam.
No, moi drodzy, no to tyle, no. Cały to chyba najkrótszy odcinek z historii. Za pierwszym razem. W życiu bym się nie spodziewał. Oczywiście, żebym nie zapomniał, szybciutko, moi drodzy, oznaczamy. Tak. Gdzie go tu złowiliśmy? Tutaj na świecie. Czyli tutaj, gdzie jest to, no zresztą przypuszczam, że on wszędzie może gdzieś tu grasować. 29 kilo 914. Całkiem niezły. Ciekawe, jak to, moi drodzy, teraz w rekordach wygląda. Aż sobie zobaczę z ciekawości, moi drodzy, bo jestem niesamowicie ciekaw, czy to jest jakiś rekord, moi drodzy. Zawody, turnieje, nie, czekajcie, nie, gdzie to się sprawdzało? Ej, zapomniałem, gdzie to się sprawdzało. Chciałem sprawdzić, moi drodzy, pewnie nie w turniejach, a tutaj, dobra, okej, okay, źle kliknąłem. Ryby. I zróbmy sobie... unikat niech będzie lokalizacja Saint-Germain. Delta Saint-Germain. Queen. No nie załapałem. Dzisiaj jeszcze mnie nie naliczyło. Aha, bo tu dałem unikat, a to się na unikata nie liczy. Ej, no widzowie, no jak to jest? Powinienem być gdzieś tutaj wysoko, bo ładnego złowiłem, a nie mamy. No trudno, nie zaliczyło jeszcze. Dobra, to tyle, moi drodzy, żegnam się z wami. Żegnam się, moi drodzy, z wami i jak coś, to kolejne odcinki oczywiście też z tej lokalizacji, z Delta Saint-Germain, są na moim kanale. Odcinek na przykład z tego, jak łowić karpie, jak łowić siotry, jak wbijać poziomy i tak dalej, i tak dalej. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!